No, jesteśmy. To co? Co 28 maja będzie? Premiera? Czy dziesięciolecie? Dziesięciolecie. 28 maja. Jest stresik? Nie. A wtedy był? Oj, z tego co widziałem, to ogromny. To co, 28 maja? Tak, premiera. Jest stresik? Trochę. Jak im bliżej, tym coraz większy. Ale chcesz powiedzieć, że nie wierzysz w to, co się stało? Ciężko. Ciężko w to uwierzyć. Wydaje mi się, że nie, nigdy bym się nie spodziewał takich rozmiarów tego wszystkiego. I tylu przygód. Dlatego, że tyle to będzie trwało. W sensie teraz w tym okresie dużo gadam z rodziną na temat tego, całej tej drogi, ścieżki i jest to zaskakujące dla każdego z nas i dopiero jak sobie tak przypominamy te rzeczy, to jest tak wow, to trwa 10 lat i cały czas rośnie i znaczy pewnie już powoli przestaje rosnąć, ale urosło do ogromnych rozmiarów. No, tym bardziej, że to masz w sumie trochę przypięte tak do urodzin. Dopiero mam 20 lat dzisiaj nawet, także... Dzisiaj masz urodziny? No. No kurde, najlepszego. Dzięki. Nie wiedziałem. No to taka niespodzianka. No to taki surprise'ik. 30 lat. My się wtedy widzieliśmy jak miałeś 20. Tak. No i wtedy chyba nie miałem pojęcia w ogóle, o co chodzi. Teraz wydaje mi się, że w niektórych kwestiach się dowiedziałem, o co chodzi, ale wielu dalej nie wiem. Ale mówisz szybciej, jesteś bardziej wygadany. To prawda, Jezus Mary, strasznie, strasznie było. Ciężko słuchać siebie takiego w slow motion. I też teraz o tym pomyślałem, że to jest, ta rozmowa to jest dowód na globalne ocieplenie, bo jest cieplej. No tak, jest trochę cieplej. Wtedy byłeś w koszuli i marzłeś. Sorry, że się trzęsę, ale mi zimno. No spoko, wiesz, trzeba było założyć bluzę jak nie. Ja nie mam kurtki z domu, jestem geniuszem. Nie zapomniałem widelców i talerza, ale zapomniałem kurtki. Ale opowiadałeś, że przy spotkaniu z rodziną często się tak patrzycie na te 10 lat i się zastanawiacie, ile to się wydarzyło rzeczy, ale tak na dobrą sprawę to zobacz. Ciężko, jak na 30-latka, to ciężko znaleźć osobę, która wiesz, miałaby już taki dorobek, to pewnie z pół sceny chciałoby się zamienić. No ale nie, no są, wiesz, młodsi już zagranicy, na przykład ludzie, którzy zrobią... No ale to z zagranicy, mówi, jesteśmy tutaj. No. No, nawet no, jakoś tak z rozpędu ostatnio, jak rozmawiałem z kimś, to powiedziałem takie zdanie, że no tak, no ale nikt nie zrobił takich rzeczy jak my jeszcze, nie? I to było jakieś takie, poczułem się tak bardzo arogancko, jak to mówiłem, ale faktycznie takie są fakty, nie? Że my pierwsi zrobiliśmy parę rzeczy w tym współczesnym świecie muzycznym. Robiliśmy w zespole piosenki, utwory, piosenki. Fajnie też. O kurczę, tak, fajne piosenki. Słowa, takie retro trochę. Nie tak. Dzisiaj wszyscy mówią utwór, kawałek, numer, track. Bardziej tak szlachetnie. A to jest piosenka. Piosenka. Zawsze to były piosenki. Tak, piosenki. Nie wiem, czy ktoś by się chciał zamieniać. Wydaje mi się, że każdy dzisiaj już jest tak duży kult tego, że jesteśmy, każdy jest sobą i inwestuje w swoją tożsamość, że tacy artyści, którzy robią rzeczy, to czują, że są pewnie na dobrej drodze i robią rzeczy, które ich prowadzą do ich celu. Moim celem w sumie nigdy nie były, nie wiem, stadiony czy coś takiego. To raczej po prostu chodziło o to, żeby robić rzeczy, które nam się podobają. Jak się rozleje, to będzie fajnie, ale nie wiem. Na razie się małymi krokami trzeba. Nie narzekam na stadiony, bardzo fajnie, że są. A myślisz coś o zagramanicy? Nie. Nawet jeżeli wtedy myślałem, to dzisiaj już nie. I nie ma takiej sytuacji, że wyobrażasz sobie, że jakaś, nie wiem, na przykład nastolatka w Madrycie ma twój plakat nad łóżkiem? Nie wiem, czy chciałbym, że miała mój plakat, ale płytę fajnie było. Jeżeli będzie miała moją płytę, to fajnie, ale plakat na dzisiaj... Chociaż dzisiaj był na tym plakacie wyglądał pewnie lepiej. Tak. Potrafiłbyś mi powiedzieć, co się stało od momentu, kiedy byśmy się ostatni raz widzieli na balkonie, przy takim tataraku? Na pewno były 4 solowe płyty, była płyta Curly Heads, było bardzo wiele nagród, bardzo miłych recenzji.
wiele życiowych zmian. Ciężko to tak kondensować, ale no nie, no, generalnie mam wrażenie, że oprócz jednej przerwy, która miała miejsce po drugiej płycie przed małomiasteczkowym albumem, to generalnie cały czas moje życie wyglądało w ten sposób, że graliśmy trasę, robiliśmy płytę, graliśmy trasę i w sumie taka pętla funkcjonowała przez 10 lat, oprócz tej chyba półtorarocznej przerwy od koncertów w 17-18 roku, jakoś tak. I było bardzo fajnie, generalnie. A pamiętasz ten jeszcze sukces programu telewizyjnego? Na co poszło to z to koła? No to nie było. Znaczy w sumie było bardzo łatwo wymyślić, co z tym zrobić. Za łatwo nawet trochę. Tak szybko się rozeszło? Bardzo szybko. A na co poszło? Nie wiem. Poszło. Narkotyki. Pełen rock'n'roll. Tak. I ja wtedy byłem bardzo skromny i nie chciałem zdradzać, ale zrobiłem bardzo szlachetne rzeczy z tymi pieniędzmi. Dzisiaj jestem mniej skromny. Nie wiem, pomogłem rodzinie i takie rzeczy. To nie były wtedy narkotyki. No, gdyby były narkotyki, to by było jak z Jaggerem, nie? A tak to nie wiem, co ci powiedzieć. No. Owsiak też tak zaczynał. Tak. Dużo filantropii tam było. No to dobrze o tobie świadczy. O czym był Zoom 4? O kilka walczyłem, żeby dać im szansę. Okazało się, że słusznie, bo są na płycie i fajnie było nie walczyć. O które musiałeś walczyć? O które to były numery? Piosenki, sorry. Zoom 4, czyli Nieznajomy. Ja zawsze tak myślałem, słyszałem różne propozycje na temat tego, o czym jest Zoom 4, ale dzisiaj już jak na stadionie wszyscy go śpiewali i rozwalało to głowę, to mi się zawsze wydawało, że to jest utwór o spojrzeniu w lustro, tak w takim dużym skrócie, że po prostu widzimy w sobie rzeczy, których wolelibyśmy w sobie nie mieć i jakoś się z tym mierzymy i zadajemy sobie takie pytanie, czy jestem skazany na to, żeby to źle poszło. Tak, dla mnie zawsze Nieznajomym było czymś takim. Są cztery. No was zgradziłeś, ale no nie szkodzi, trudno, no prawda życia, prawda ekranu. Ale jak rozmawialiśmy 10 lat temu, to ty się tak odbijałeś między, no w sumie trzema projektami, bo dwa zespoły i solowa rzecz. I wtedy rozmawialiśmy o tym, czy ty przypadkiem nie masz rozdwojenia jaźni. A rozdwojenie to już nie wiem. No nie wiem, jestem zodiakalnymi bliźniętami, więc może... To jest was dwóch, dobra. No, jest nas dwóch i obie te rzeczy, w sumie trzy w sumie są potrzebne w jakiś sposób, bo na koncertach Kerli szaleństwo jakby, ja tam sobie skaczę, krzyczę i to jest mega takie właśnie emocjonalne i takie, dajemy taki upust właśnie tym takiemu młodzieńczemu, nie wiem, buntowi czy coś, a w takiej muzyce solowej są, nie wiem, inne, cały inny zbiór emocji, właśnie, nie wiem, nostalgia, sentyment. A teraz bym cię zapytał, czy przypadkiem nie tęsknisz za takim rozdwojeniem? Wydaje mi się, że w jakimś sensie sobie dbam o to, żeby podtrzymywać to bliźniacze rozdwojenie, ale w inny sposób. W sensie mam podcast z Radkiem Kotarskim, gdzie dbam trochę o inne rzeczy, które mnie stymulują. Kerli, możliwe, że kiedyś zrobimy coś fajnego na jakąś okazję, ale nikt chyba już nie ma takich ambicji. Każdy się zajął tam swoimi sprawami. Niektórzy muzycznie, niektórzy nie. Reaching. Byłem zaskoczony, że Reaching istniał jeszcze wtedy, kiedy gadaliśmy, bo w moich wspomnieniach to była jakaś taka krótka historia. Ale możliwe, że wtedy istniał. Ale to niedługo chyba później jeszcze mógł coś robić. A teraz mam mnóstwo takich współprac, gdzie spotykam się z innymi artystami, robię jakieś pojedyncze kawałki. Czasy się trochę zmieniły, już nie myśli się aż tak albumowo o tym wszystkim. Chociaż ja mam jeszcze taką romantyczną więź z krążkiem, który od początku do końca ma być jakimś wycinkiem z okresu artystycznego. Ale robię dużo więcej muzy niż wtedy. Robię muzykę z wieloma artystami, z innymi producentami i to jest różnorodne. W sensie są, robią się we mnie takie podziały i są piosenki, które wiem, że będą
dla Dawida, są takie, które będą do jakichś innych współprac. Natomiast jeszcze nie powstał taki projekt, który bym nazwał i który istnieje. Znaczy, trzeba to trochę pokierować w jakimś kierunku, na pewno pokierować w kierunku. Powolutku gdzieś tam, ale to myślę o kolejnych 10 latach, że na przestrzeni tych 10 kolejnych lat raczej bym się tak wycofywał w cień i stanął po drugiej stronie, że teraz już chciałbym pomagać innym artystom robić rzeczy fajne, niż wszystko robić tak jakby na swoje konto. To jest taki mój genialny, ogromny plan. Okej, okay, a pamiętam, że 10 lat temu pytałem się ciebie o to, co ci zrobił Bogdan przy pracy nad solową płytą. Znaczy, to było jeszcze bardzo takiej ubogiej wersji nagrywane. Ja w domu nie miałem takich możliwości, żeby nagrywać to fajnie, więc tam jest dużo trzeszczenia, sprzężeń i różnych takich śmiesznych rzeczy, które mam nadzieję, że kiedyś pokażę publiczności. Jakby. Jak będziesz wydawał z okazji 20-lecia debiutu, to wtedy się ten drugi dodaje krążek tam z demówkami i tak dalej. Tak, i to będzie fajne na pewno, jak ludzie zobaczą, no od czego to wyszło. Ale jak dzisiaj jako 30-latek, jak patrzysz na to, co zrobił 20-latek, to znajdujesz takie elementy na zasadzie, no kurde, młody byłem, głupi, no tam coś? Raczej nie. Miałem takie momenty, wydaje mi się, w ciągu tych 10 lat, kiedy było mi trochę wstyd, albo trochę mnie cringe'owało generalnie, nie wiem, teledysk do trójkątów, albo no po prostu jakaś taka jakość sprzed 10 lat. Jako, że miałem... Ale dzisiaj patrzę na to wszystko bardzo z takim poczuciem dumy że i świadomości szczęścia, które wiem, że na szczęście miałem już wtedy, w sensie świadomość tego szczęścia, że trafiłem na fajnych ludzi, ale dzisiaj patrząc wstecz na maksa też to czuję, że miałem turbo życzliwą drogę, że po prostu się trzymałem dobrych wartości cały czas i jak słucham pierwszej płyty, to jestem zaskoczony tym, jak mało ona jest mainstreamowa. W takim sensie, to jest angielska płyta mimo wszystko, która otworzyła mi drzwi po prostu do dekady kolejnych sukcesów. Wydaje mi się, że ten materiał jest na tyle dobry i jakiś taki spójny i ambitny w pewnym sensie, że nawet za 10 lat, jak na niego spojrzę, to będę taki, o, to był fajny debiut, fajnie to wyglądało wtedy. Zobaczymy, co się wydarzy za 10 lat. No zobaczymy, czego ci będę życzył za 10 lat na 40 urodziny. Na 20 życzyłem ci ciepłego koca. Czego ci życzyć poza ciepłym kocem? Wszystkiego najlepszego. A na 30 czego ci życzyć? Czego można życzyć takiemu typowi jak ty? No właśnie, kurde, chyba zdrowia po prostu cały czas. No jestem zdrowy, ale... Nie wiem, za dużo mam fajnych rzeczy już. Żebym tak się czuł dobrze z mówieniem, czego mi życzyć. Jest okej. Okay. No to Rynkowski miał rację, jak śpiewał, czego może chcieć od życia taki typ jak ja. Wszystkiego najlepszego, ciepłego koca i niezmiennie i zawsze dobrej pogody i dużo tataraku. Dziękuję. Chodź z bukami.